ktoś chciałby się odnieść do tego, co padło? Ja bym nie chciał bardzo jakoś dużo mówić o historii, bo już dużo powiedziano. Jednym słowem, jeśli szukamy rzeczywiście inspiracji w historii, jeśli chcemy sobie tak, o czym pani z kolei mówiła, wyobrazić inną historię Polski, to nie trzeba szukać aż tak daleko, bo na przykład Stowarzyszenie Młodzieży Wiejskiej Wici zorganizowały w 1937 roku strajk. I w ogóle dlaczego o tym mówię? To nie chodzi tylko o sprawę historyczną, tylko o to, że wtedy mieszkańcy wsi upominali się o rzeczy, które znowu są bardzo ważne teraz. To znaczy, oni chcieli dwóch rzeczy przede wszystkim. Aktywnej polityki antykryzysowej państwa i demokratyzacji tego państwa. Czyli, żeby społeczeństwo miało większy wpływ na podejmowane decyzje, na przykład w samorządzie, to był bardzo ważny postulat strajku chłopskiego, a drugi, żeby po prostu państwo zaczęło coś robić w kryzysie z gospodarką. I wydaje mi się, że chociażby sięgnięcie do tej tradycji jest ważne i ono pokazuje, że wieś potrafiła być aktywna, bo ten strajk był świetnie zorganizowany, duży, niestety również ofiary śmiertelne przyniósł, o których się nie pamięta. 44 osoby zginęły i ich się nie czci na jakichś rocznicach, bo to byli chłopi i oni się nie zmieścili w tym naszym narodowym panteonie. Ale tutaj jakby stawiając kropkę co do tej historii, i może właściwie oddam jeszcze głos, bo nie wiem, czy Magda, czy pan Andrzej chcieli odpowiedzieć. Ola? Część tych pytań była bezpośrednio do pewnych rzeczy, na przykład tej tożsamości. Znaczy, mnie się wydaje, że to, jak budowana jest aktualnie tożsamość, ma ogromny wpływ na decyzje, które się podejmuje. I jeżeli ma się do Litwinów stosunek z góry, a do Czechów jako do głupich pepiczków, a do jeszcze kogoś tam innego jeszcze jakiś, a do Ruskich jako do kacapów, czy do Rosjan jako do kacapów, żebym nie powielał tych stereotypów, to oczywiście ma się ogromne kłopoty, na przykład z myśleniem o tym, że istnieje możliwość tworzenia w ramach na przykład Unii, Rady Europy, sojuszy, z przedstawicielami tych krajów po to, żeby forsować pewne interesy, które są dla nas właściwe. Na przykład to, o czym pani mówi, że inna jest struktura produkcji rolnej na zachodzie Europy, inna we wschodniej Europie i warto na przykład sobie uzmysłowić, jakie tu są różnice interesów. Ale jeżeli ma się mentalność Skrzetuskiego, to tego się nie zrobi po prostu. A niestety polska wyobraźnia jest w dużym stopniu określona przez mentalność Skrzetuskiego. I moim zdaniem to jest problem. I właściwie można by na ten temat przez 3 godziny z wieloma źródłami, które mówią o tym, że zła historia jest źródłem złej polityki i takimi różnymi spostrzeżeniami, ale to już zostawię. Wydaje mi się, że ten jeden przykład jest wystarczający. I dlatego bardzo mi się podoba to, o czym pani mówiła i o tym w gruncie rzeczy pan mimo pewnego polemicznego tonu też mówi. To znaczy, że warto szukać w historii Polski i w kulturze też wiejskiej polskiej pewnych znaków, symboli, które mogą stworzyć konkurencję dla Skrzetuskiego po prostu. To znaczy, że jeżeli mamy taki... ja na przykład o tym nie wiedziałem, ponieważ ja jestem ani pochodzenia chłopskiego, ani szlacheckiego, tylko ja wywodzę się z żydowskiego, nomadycznego ludu, który wędruje w różne miejsca. I w związku z tym się po prostu o tym dowiedziałem, że istnieją te krzyże, które stawiano z okazji... no właśnie zniesienia pańszczyzny. Dla mnie to byłby symbol, który można by naprawdę spróbować wnieść do tradycji kulturowej polskiej, który nie istnieje. No moim zdaniem jego po prostu nie ma. Tak samo jak pan mówi o tym, że się nie czci ofiar strajków chłopskich, które zostały zatłuczone czy tam zastrzelone w trakcie tych strajków. I tu jest moim zdaniem ogromne zadanie, aczkolwiek dla modernizującej się Polski w szerokim sensie. Natomiast moim zdaniem ono jest też niezwykle trudne, dlatego że tak naprawdę polskie imaginarium, polska wyobraźnia ukształtowała się w XIX wieku i powiedziałbym pomiędzy panem Tadeuszem a potopem została zagospodarowana przez tą mitologię szlachecką. Która jest bogata, atrakcyjna, ma naprawdę ogromne zasoby. Ma ten mit pierwszej Rzeczpospolitej od morza do morza i tak dalej, i tak dalej. To nie jest wcale łatwo stworzyć konkurencyjną narrację. Mimo wszystko
kultura chłopska ma trudność z wygenerowaniem tego rodzaju konkurencyjnej narracji z wielu różnych względów, również takich strukturalnych, chociażby to, że ona jest niezwykle różnorodna i jest bardzo trudno. Powiedzmy, Skrzetuski jest jeden, a różnych bohaterów chłopskich jest bardzo wielu. Ale to wcale nie znaczy, że nie należy próbować. Znaczy akurat tu uważam, że warto to próbować właśnie w kierunku jakiejś próby rozstania z tym Skrzetuskim, bym to tak określił. I to jest właściwie odpowiedź na to pytanie. Natomiast o ile chodzi co do tej pozytywnej historii, to ja mogę powiedzieć o dwóch. Jeden to jest książka Jana Sowy, która się nazywa Fantomowe ciało króla i jest próbą przepisania historii Polski, umieszczenia jej zresztą w tym kontekście, o którym pan mówił, to znaczy tego na wschód od Łaby, czyli nie tylko kontekstu polskiego, ale w ogóle pewnego rodzaju peryferyjności cywilizacyjnej wszystkiego, co jest na wschód od Łaby, niezależnie czy peryferyjność wartościujemy pozytywnie, negatywnie i tak dalej, i tak dalej. I to jest na pewno bardzo ciekawa książka. I pracę historyka, zresztą francuskiego, który zajmował się historią Ukrainy tak naprawdę, ale tej Ukrainy, która była w obszarze władania polskim. I ten historyk nazywa się bodajże Daniel Beauvoir, tak. I są to moim zdaniem świetne też prace, i które uzmysławiają na przykład, co się kryje za głębokim antagonizmem, powiedziałbym, części Ukraińców w stosunku do Polski, czy negatywnymi emocjami. No ja też mam wiele różnych refleksji dotyczących tego, o czym pan powiedział, ale nie wiem, czy tak monopolizować to może, bo to była długa wypowiedź, teraz ja będę długo gadał i z tego wszystkiego, to może jeszcze, monopol, to zróbmy może przerwę, a potem... Dobrze. Tak, ja tylko chciałam podziękować panu za tę wypowiedź i za przypomnienie pewnych tradycji, między innymi wiciarzy, bo ja też znaczy chciałam, w sumie mi to nie do końca wyszło, ale przypomnieć, że właśnie w okresie międzywojennym mieliśmy do czynienia z bardzo dużą aktywnością taką emancypacyjną chłopów, o której się teraz mało mówi. Były bardzo intensywne ruchy społeczne, bardzo dużo się działo w ruchu spółdzielczym, ale też politycznie. I wydaje mi się niesprawiedliwością pewną pomijać to i sugerować, że chłop to był taki bierny, pańszczyźniany i w związku z tym nie miał nic do powiedzenia. I tym bardziej niezwykła jest siła tych ruchów i ich aktywność wówczas, zważywszy właśnie na tę tradycję podporządkowania, więc tak bardzo ogólnikowo chciałam powiedzieć. Jeszcze chciałabym się tylko odnieść do pana wypowiedzi, bo pan powiedział coś takiego, że trochę nieważne, jaka to jest tradycja, z którą się utożsamiamy i na której budujemy kulturę, nieważne, czy ona tak do końca była prawdziwa, czy nie, bo są przykłady w historii, gdzie są jakieś tam zapożyczone, nie wiem. A mi się wydaje, że jednak to ma ogromne znaczenie, że tym głównym filtrem przetwarzania treści kulturowej była kultura szlachecka, był sarmatyzm i że to w bardzo silny sposób ukształtowało naszą kulturę i że właściwie mam wrażenie, że nasza kultura trochę przez to kuleje, że przez to, że gdzieś tam w jakimś micie jesteśmy osadzeni bardzo mocno, wpływa na to, że tak naprawdę do końca to wszystko nie jest spójne i nie jest, znaczy nie oczekuję, żeby było spójne, tylko chodzi mi o to, że to jest w jakiś sposób przekłamane i że no, moim zdaniem należałoby z tej Polski, znaczy właściwie należałoby trochę obnażyć tę Polskę, zdjąć z niej ten kontusz i zobaczyć, co tam w środku się kryje, bo być może takie po prostu przyznanie prawdy, że większość z nas ma korzenie chłopskie, byłoby takim początkiem budowania trochę innej narracji, trochę innej kultury, no bo jeżeli mamy
takie treści, które możemy sobie przeczytać u Rymkiewiczów, że tak naprawdę dzięki Sarmatom to myśmy się mogli stać Polakami, no ale co to za bycie Polakiem, jeżeli to jest z jakiegoś, nie wiem, pańskiego gestu nadane, no, czy to ma być taka polskość, to po pierwsze, po drugie mi się wydaje, że w pewnym sensie taka wizja polskości i taka wizja narodu wybranego w pewnym sensie jest szkodliwa właśnie w takim ujęciu sarmackim, bo tak naprawdę mi się wydaje, że jakieś reprodukuje nasze kompleksy peryferyjności bardziej niż pokazuje faktycznie, kim jesteśmy. Pytanie, czy... Jeszcze tak, bo kilka osób się zgłaszało tam w Maciek i tu jeszcze, dobrze, to spróbujemy te cztery zebrać wypowiedzi. Także może tutaj, nie mówić tyłem do profesora. Maciej Łapski, Warszawa Społeczna i od niedawna również Polska Społeczna. Chciałbym powiedzieć trochę właśnie z tej perspektywy ludzi, którzy walczą o te różne publiczne sprawy. Z perspektywy po prostu rodzica, z perspektywy mieszkańca, z perspektywy pracownika oświaty, czy człowieka pracującego na umowie śmieciowej. Ponieważ właśnie myślę, że w świecie nauki, czy w świecie mediów takiej perspektywy bardzo brakuje, a jednak ta perspektywa mówi dużo o zaangażowaniu ludzi. To znaczy, że ludzie faktycznie czują potrzebę zaangażowania i ludzie doskonale rozumieją strukturę klasową i miejsce, które w niej zajmują. To znaczy, szkolna kucharka zdecydowanie bardziej rozumie swoje miejsce w rzeczywistości i wie, jakim procesom podlega, wie, kto rządzi i wie, jakie jest miejsce w świecie, niż student politologii czy student socjologii. Ona to rozumie, bo po prostu codziennie się z tym spotyka i kiedy rozmawiamy po prostu w trakcie działania z wieloma ludźmi, no tutaj akurat w Warszawie z warszawiakami, ale to też nie do końca zaukomana perspektywa, ponieważ ludzie, z którymi współpracujemy czy działamy, to są tak samo ludzie, którzy równie dobrze odnaleźliby się w małej wsi, małej miejscowości czy gdziekolwiek indziej, bo tam są tacy sami ludzie, którzy mają takie same problemy i bardzo dobrze to wszyscy rozumieją. Wszyscy ci ludzie, których głosu brakuje w mediach publicznych, brakuje w rzeczywistości. I ten mit klasy średniej, no bardzo dobrze, że Mateusz w jakiś sposób obalił, ponieważ tak nie jest do końca. No faktycznie kultura aspiracji dominowała przynajmniej wśród młodych ludzi do pewnego czasu. Jakieś 10 lat temu, 7 lat temu było faktycznie tak, że młody człowiek, który szedł na studia, myślał, że stanie się jakimś rekinem biznesu, że w ogóle no nie wiadomo, kim będzie, że powtórzy się scenariusz z Miłości na Bogato czy jakiegoś innego wielkomiejskiego serialu. Później jednak no, nie stał się kowalem własnego losu, tylko oberwał młotem. Doszedł do 30 i dzisiaj już wie, że to wszystko były jakieś mity, że to były bajki. No i nastąpiło jakieś przełamanie tożsamościowe, że ten człowiek dzisiaj patrzy na rzeczywistość zupełnie inaczej. Dlatego też te 59% poparcia dla protestów związkowych ma miejsce. Dlatego ludzie te protesty popierają, bo sami widzą, jak to się dzieje. Dzisiaj młodzi ludzie też trochę ulegają tej kulturze aspiracji, ale w zdecydowanie mniejszym stopniu. Sam też wielokrotnie pracowałem w różnych centrach wyzysku, call center i tego typu nie wiem, jak to nazwać, ale naprawdę niezbyt przyjemnie w tych miejscach się pracowało. I to nie jest tak, że ci ludzie się nie organizują, bo nie chcą. Znaczy, oni poczują potrzebę organizowania się, tylko po prostu widzą brak perspektyw do istnienia takiego ruchu. I to akurat profesor dobrze zauważył, że to najbardziej wśród młodych widać, że przyczyną braku organizowania się młodych ludzi w Polsce jest brak silnych związków zawodowych, bo gdyby były, ten świat pracy byłby zupełnie inaczej ułożony i zupełnie inaczej młodzi ludzie reagowaliby na rzeczywistość. Jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna w tej dyskusji, to znaczy kryzys zaufania społecznego. Znaczy on się moim zdaniem nie wziął z jakichś odległych czasów, tylko jak dobrze Magda zauważyła, wziął się z transformacji gospodarczej, ale głównie wziął się z tego, że Solidarność, a właściwie elity sprzedały po prostu interesy robotnicze. To znaczy powstała jakaś elita wśród działaczy Solidarności, która po prostu pożegnała się z programem samorządnej Rzeczypospolitej, no i zaczęła wprowadzać neoliberalne reformy. Tak też byliśmy też na tych protestach pracowniczych,
ostatnich, no i podszedł nas jeden ze związkowych ze Śląska i mówił, Buzek nas sprzedał, Wałęsa nas sprzedał, ale ten Duda to ino dobrze mówi, no bo on, jemu nie chodzi o to, żeby gdzieś tam się złapać, tylko chodzi o to, żeby rozwiązać konkretną sprawę, żeby rozwiązać konkretny problem i faktycznie dać podmiotowość ludziom, zwykłym ludziom, którzy mogą walczyć o swoje prawa. No i jeszcze ostatnia rzecz, ten kontekst miasto, wieś, no jest bardzo sztucznym kontekstem, ponieważ głównym kontekstem powinna być klasa społeczna, czyli po prostu godne życie, bo po tych też naszych działaniach w Warszawie dzwonili do nas ludzie z małych miasteczek, wsi i mówili, jak coś takiego zrobić u nas, jak zacząć działać, jak to wszystko zorganizować, bo my też walczymy, ale niekoniecznie wiemy, jak coś tam zrobić. No to nie jest tak, że żyjemy w dwóch światach, tylko żyjemy w kilku klasach społecznych i ta klasa najniższa jest tak naprawdę najliczniejsza, tylko jest trochę pozbawiona głosu. Myślę, że powoli zaczyna się organizować i powoli zaczyna się to zmieniać, bo media nie mówią o tych setkach protestów lokalnych, tylko bardziej skupiają się na życiu tak zwanej warszawki, czy po prostu elit. Dziękuję. To jeszcze tam kilka głosów, tak? Może zaczniemy od... Aha, dobrze. To proszę. Kolega przed momentem właśnie zadał pytanie, ja już nie wiem o czym jest ta dyskusja, bo chyba za bardzo po prostu wchodzimy w różne tematy. Trzymajmy się tej wsi, tak? I ja bym może tutaj chciałbym poruszyć aspekt ekonomiczny, tak? Bo dyskusja jest ułomna, jeżeli nie powiemy choć trochę o tych kwestiach. Przede wszystkim polska wieś ma się bardzo dobrze, tak? Przynajmniej rolnictwo, eksport rolno-spożywczy, proszę Państwa, rośnie o jakieś 20-30% rocznie, tak? No, tych pomidorków nie hoduje się na podwórkach w Warszawie, tylko na wsi, więc jeżeli naprawdę produkcja rolno-spożywcza w Polsce rośnie, idzie mocno na sprzedaż, na eksport, no to trzeba powiedzieć, że nie jest tak źle, tak? Druga sprawa, wydaje mi się, iż kwestie... Te, o których Państwo tutaj powiedzieli, czyli upadku szkół, niedoinwestowania i tak dalej, to nie wynika z wiejskości, tylko wynika z aspektu ekonomicznego. Szkoły nie upadają tylko na wsi, ale również w mieście, w małych miasteczkach i tak. No właśnie, więc jeżeli mówimy tutaj, iż chcielibyśmy dotować wspólną politykę rolną, no to ktoś zaraz się odezwie i powie, okej, a co z rzemieślnikami, z innymi małomiasteczkowymi klasami? Także tutaj wydaje mi się, jest błędna identyfikacja problemu. Nie wynika ona ze wsi, z aspektu wiejskiego, tylko wynika z tego, iż jest to mało efektywne, tak? Nie, ja nie mówię o szkole, tak? Ja mówię o różnych instytucjach, które upadają również w małych miastach, które upadają w Warszawie. Nie, ja nie mówię o szkole, tak? Ja mówię o tym, że szkoły są zamykane na wsiach, ale również w miastach. Zakładam, że w Warszawie również zamknięto jakąś szkołę. I to nie wynika z tego, że ktoś nie lubi wsi i zamyka tam szkołę, tylko wynika z tego, iż są pewne problemy natury ekonomicznej, tak? Jeżeli słyszymy tutaj hasła typu należy wspierać wspólną politykę rolną, to pytanie, czyim kosztem, tak? Czyim kosztem? No bo ta kasa nie spada nam z nieba. Ja rozumiem, że bardzo fajnie jest, jeżeli to Niemiec płaci, Szwajcar i Holender, to wszyscy jesteśmy zadowoleni, doimy to Unii i dopóki tak jest, to w niej bądźmy. Natomiast gdybyśmy w Polsce zorganizowali taką wspólną politykę rolną na poziomie lokalnym, patrz teraz obecnie janosikowe, bardzo modne obecnie, no i jak ten problem rozwiązać, no to już jest problem, tak? Także nie patrzmy na to z punktu widzenia, prawda, hamofobii, co jest w ogóle pejoratywną nazwą, no, prowokacyjną, okej, okay, ale tak Państwo ułożyliście dyskusję od początku, tylko na aspekt ekonomiczny. Tyle, dziękuję. Jeszcze może, przepraszam, sekundę, bo naprawdę nie damy dojść do głosu wszystkim, którzy by chcieli, a czasu mamy coraz mniej. Znaczy myślę, że pana kosztem, znaczy w sensie, że naszym kosztem, tak? To znaczy janosikowe jest bardzo sprawiedliwym rodzajem redystrybucji, jak sądzę, ale możemy potem dyskutować z państwem. Natomiast chciałem się odnieść do takiego jednego problemu, który mówiliście tutaj państwo o tym, że znaczy doszukiwał się profesor Leder chyba źródeł nieufności, znaczy niskich poziomów zaufania i niskiego kapitału społecznego w pewnych formach mentalności chłopskiej. I to mi się wydaje takim bardzo kulturalistycznym wyjaśnieniem problemu. I po prostu to, co powiedział pan przedstawiciel Wici, myślę, że było tak naprawdę właśnie złapaniem tego źródła.
właśnie braku reprezentacji politycznej. To znaczy to, co odróżniało Drugą Rzeczpospolitą, znaczy Drugą Rzeczpospolitą i Trzecią Rzeczpospolitą, znaczy Drugą Rzeczpospolitą i sytuację dzisiejszą, albo Polskę powojenną, to jest po prostu kontrola polityczna, tak? Znaczy, czy ludzie mają wpływ na władzę. Najniższe poziomy zaufania społecznego są w dwóch krajach europejskich, w Polsce i w Grecji. Zauważmy, że to są właśnie te dwa kraje, gdzie po 1945 roku społeczeństwo chciało innego systemu politycznego niż narzucił to porządek jałtański. Grecy marzyli o komunizmie. Znaczy naprawdę, większościowo wybraliby partię komunistyczną po wojnie. Nie pozwolono im na to z powodu porządku jałtańskiego. Polacy marzyli o PSL-u, Polacy marzyli o demokratycznym społeczeństwie. I narzucono im porządek komunistyczny. I to jest, znaczy nie komunistyczny, tylko wschodni, tak? I tutaj to jest ten problem, który w tych obu krajach do dzisiaj pozostał. Tak? Zarówno Grecy, jak i Polacy dzisiaj nie mają też wpływu na swoją politykę. Tak? Znaczy głosują na jakieś partie, a rządzą zawsze ci sami. Grecy na przykład mają ten problem bardzo mocno. I to jest prawdziwe źródło nieufności. Badania kapitału społecznego prowadzone w różnych krajach zawsze pokazują, że na wsi, w małych miastach poziom kapitału społecznego jest wyższy niż w miastach. W miastach jest bardzo mały. Więc nie doszukiwałbym się przyczyn tego w pańszczyźnie, szczególnie dlatego, że pańszczyzna nie była niewolnictwem tak bardzo, jakbyśmy o tym myśleli. To znaczy ten wizerunek, że chłop był po prostu był niewolnikiem, jest troszeczkę uproszczony. Tylko ostatnie dekady pańszczyzny, prawda? To był ten okres, kiedy chłop musiał przez 7 dni pracować dla pana, tak? Wcześniej pańszczyzna to często był wymiar 1-2 dni w tygodniu, tak? Czyli tak naprawdę ta historia totalnego zniewolenia nie była w wypadku polskiego chłopa tak długa, jak była w wypadku amerykańskich, afroamerykanów, prawda? I ostatnia sprawa, no to jest pytanie, które chciałem Państwu wszystkim zadać. Ono dotyczy roli inteligencji. Mówiliśmy tutaj o klasie średniej. Ja nie rozumiem to bardzo, czym jest klasa średnia w naszym regionie, bo jeżeli working poor należą do klasy średniej, to znaczy, że już faktycznie rozciągnęliśmy sobie tą definicję do jakiegoś, prawda? Znaczy, to nie może tak być. Natomiast jest faktycznie realnie istniejąca klasa w tym regionie Europy, jaką jest inteligencja. I to właśnie inteligencja od czasów narodnickich, myślę, przez całe oczywiście dwudziestolecie międzywojenne wspierała chłopów w ich samoorganizacji. I stąd jakby ten kapitał, istniejący już kapitał społeczny, wysoki kapitał społeczny chłopów w II Rzeczpospolitej, spółdzielnie, były wspierane przez inteligentów z miast, którzy jechali tam, byli w to zaangażowani i dawali do tego kapitał kulturowy, którego brakowało na wsi. Znaczy to, co nazywamy kapitałem kulturowym, czyli prawda, wykształcenie formalne. I teraz pytanie, jaka dzisiaj powinna być rola inteligencji? Wydaje mi się, że to jest pytanie o tyle adekwatne, że dyskusja, jak rozumiem, zorganizowała w jakiś sposób pochodna KIK-u, prawda? Więc... Tak, i tylko ja chciałem zaznaczyć, bo tak technicznie, że mamy jeszcze jakieś 15 minut, bo tak zobowiązaliśmy się tutaj przed naszymi gospodarzami, czyli pracownią Duży Pokój, że do 8 skończymy naszą dyskusję, więc proszę o dyscyplinę. Może teraz odpowiecie, tak, ale zachowując dyscyplinę czasową, potem damy jeszcze jedną rundkę pytań. Śmiało. Postaram się w zdyscyplinowany sposób odpowiedzieć. Od końca, rola inteligencji. Moim zdaniem tu bardzo trzeba uważać, bo postszlachecka mentalność nie tylko się przejawia wśród osób, które się wprost powołują na sarmatyzm. Bardzo trzeba uważać, żeby nie wchodzić w takie paternalistyczne buty, że inteligencja oświeci lud i trzeba wnosić świadomość. Moim zdaniem naprawdę polskie społeczeństwo ma potencjał organizacyjny i nie musi być podnoszone przez inteligencję do swojego poziomu. Tutaj bym na tym skończył. Druga sprawa, czy to się opłaca? To jest bardzo ważny temat. A czy nas stać, żeby marnować na przykład intelektualny potencjał naszych obywateli? Czy nas stać, żeby dzieci się uczyły w 40-osobowych klasach, gdzie się nic nie nauczą? Moim zdaniem nas nie stać. Na przykład Finlandia, bardzo mądre chłopskie społeczeństwo, doszło do wniosku, że ich nie stać i dotuje wszystkie podręczniki. Więc trzeba myśleć ekonomicznie, ale niekoniecznie te takie proste, proste takie rozwiązania, że po prostu wszystko, co prywatne, jest lepsze i najlepiej sprzedajmy, znaczy dobra, tak przesadzam, że sprzedajmy te dzieci, niech pracują, bo wtedy będą wytwarzały dochód narodowy. Jest lekko krótkowzroczne. Oczywiście trochę przesadzam, ale moim zdaniem racjonalność ekonomiczna wygląda w trochę inny sposób.
Tak, ale mówił pan, że te instytucje na wsi się nie opłacają. Nie chciałbym przedłużać teraz dyskusję. Janosikowe, jednym zdaniem, problem jest taki, i on jest właśnie problemem relacji centrum do peryferii, że Janosikowe płaci Mazowsze. Warszawa jest bardzo bogata, Miastków Kościelny jest niezbyt bogaty. Chodzi mi po prostu o to, że być może Warszawa, jakby nie chciałbym też wchodzić tutaj w jakąś bardzo długą dyskusję, ale Janosikowe jako mechanizm redystrybucji musi uwzględniać to, że są takie bogate ośrodki jak Warszawa i na Mazowszu są dużo biedniejsze gminy. To one mają w tej chwili problem z zapłaceniem Janosikowego, nie Warszawa. I właściwie tyle i może jedno tylko zdanie ekonomii, że dziedzictwem, prawdziwym dziedzictwem moim zdaniem szlachetczyzny, zostawiając na chwilę symbole i tożsamość, jest to, na czym była oparta gospodarka I Rzeczpospolitej. Na bezpłatnej pracy. I dlatego nie opłacało się inwestować w żadne innowacje, nawet kiedy praca była najemna. Nie opłacało się sprowadzać żniwiarek do Polski w XIX wieku, bo kobiety to robiły taniej, wiejskie. I to akurat jest niestety taka struktura tak zwanego długiego trwania, którą mamy do tej pory. To znaczy, polskim przedsiębiorcom nie opłaca się inwestować w innowacje, bo oni mają bardzo tanią siłę roboczą. To po pierwsze. Po drugie, w drugiej RP było coś takiego jak nożyce cenowe. To znaczy, większość społeczeństwa, czyli chłopi, była tak biedna, że ich nie było stać na kupienie wyrobów przemysłowych, w związku z czym nie miał tego kto kupić. Po prostu. I przemysł nie mógł się rozwijać. I w tej chwili, jeśli, Krzysztof Mroczkowski, taki młody ekonomista, zwraca na to uwagę, jeśli nie zlikwiduje się luki popytowej, konsumpcja spada po prostu w tej chwili. My powielamy taki model peryferyjnej gospodarki, który jest naprawdę postrzelchecki. Czyli, że jedynym, to Jeremi Mordasiewicz powiedział, jedynym surowcem naturalnym polskiej gospodarki jest tania siła robocza. I to jest myślenie z czasów Anzelma Gostomskiego i szlacheckich ekonomów. To jest nasza ekonomia mniej więcej teraz. Przepraszam, już kończę.